Trwają zapisy do gminnych przedszkoli. Placówki zapewniają bezpieczeństwo, opiekę oraz edukację na wysokim poziomie. Na terenie gminy Polkowice jest 5 przedszkoli miejskich, 6 punktów przedszkolnych oraz 4 oddziały przedszkolne. Wszystkie oferują doskonałe warunki do osobistego rozwoju dziecka. Rekrutacja, faktycznie mamy czas do jutra, żeby złożyć podanie do gminnych przedszkoli. Bardzo wszystkich zachęcam do złożenia wniosku. Mamy w tym roku dużą ilość miejsc dla dzieci nowych, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola. Dość dużo kart jest złożonych, natomiast jest ta możliwość, gdzie rodzic może złożyć wniosek do 3 przedszkoli. Dlatego zachęcam wszystkich, ponieważ tak naprawdę mam wrażenie, że wszyscy, którzy złożą swój wniosek, dostaną miejsce w przedszkolu dla dziecka. Rekrutacja do gminnych przedszkoli rozpoczęła się 23 kwietnia. Te placówki gwarantują komfortowe warunki, w których dzieci mogą bezpiecznie wypoczywać oraz rozwijać swoje zdolności pod opieką wyspecjalizowanej kadry. W roku szkolnym 2015-2016 do polkowickich przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planowane jest przyjęcie 448 nowych dzieci. Przedszkola gminne są naprawdę wspaniale wyposażone. Każde przedszkole posiada zaplecze kuchenne, które posiada nowoczesny sprzęt, gdzie posiłki przygotowywane są na najlepszym, powiedzmy takim beztłuszczowym nawet poziomie. Przedszkola mają fantastyczne place zabaw, nowoczesne, piękne ogrody, gdzie naprawdę dzieci mogą wspaniale przebywać na świeżym powietrzu i bawić się. Nasze przedszkola gminne zapewniają również zajęcia z języka angielskiego, zajęcia korekcyjne również, zajęcia sportowe, ceramiczne, muzyczne, rytmikę, także naprawdę bardzo ważne zajęcia dodatkowe dla dzieci, które w tym wieku rozwijają się intensywnie. Liczba miejsc w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach działających przy szkołach podstawowych jest spora i raczej żaden rodzic nie będzie miał problemu z tym, aby jego pociecha znalazła się na liście przyjętych dzieci. Gdyby jednak z różnych przyczyn rodzic chciał zmienić przedszkole, do którego uczęszcza jego pociecha, może to zrobić bez żadnych problemów. Na dzień dzisiejszy realizujemy zapisy uchwały, które mówią o terminach odwołań, ostatecznej decyzji rodziców, do którego przedszkola chce dziecko przepisać, i podpisywanie umów będzie trwało do 30 czerwca po okresie właśnie odwoławczym. Natomiast w każdej chwili, jeżeli miejsca będą, rodzic może złożyć wniosek do przedszkola i ten wniosek po czasie rozpatrzenia złożonych już podań w terminie będzie również rozpatrzony.